O nie, tu jest ambasada rosyjska. Policja stoi, pilnuje, jest to zagrożone. Jeden na drugim, no bez sensu. Bez sensu się tu zatrzymać i robić zdjęcia. So where does it come from? Scene that keeps playing on repeat ignores the rule of thumb. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? All your emotions with your heart on your sleeve, it won't fade until you paint it black. Tak jest, myślę, urządzonko. Nie trzeba siekierą się trudzić. Czas na kawkę. Nie wiem, czy znacie historię portfela, ale historia portfela jest taka, że to jest już mój kolejny, drugi portfel z kolei. Jest w takim kształcie, to jest mój ulubiony, ulubiony po prostu kształt portfela. I nie potrafię się przemóc, nie potrafię wybrać czegoś innego. Miałam różne inne długie, takie jamniczkowe, mniejsze, większe i po prostu ten jest moim ulubionym. No niestety zepsuł mi się zamek. Zepsuł mi się zamek. Jak zwykle tutaj za dużo ponapychałam. Co tutaj jest? Aha. Takie coś. Oświadczenie sprawcy wypadku. Wożę ze sobą w moim portfelu. Więc za dużo tutaj ponapychałam. Paragonów, pierdół, różnych kart lojalnościowych, jak to zwykle bywa, więc po prostu padł mi ten zamek. No zamek tutaj jest najsłabszym ogniwem jednak. No i to jest taka marka, która się też nazywa Esli. Esli. No i bardzo podoba mi się to, jak jest tutaj wszystko ustawione. Tutaj po prostu różnych pierdół na drobne, na różne rzeczy. Tutaj zamykanie na karty, na zdjęcia, na pieniądze. Mam jakieś pieniądze? Nie mam. Tu mam dowód rejestracyjny samochodu. Więc po prostu taki bardzo, portfel bardzo mi pasuje. No i stwierdziłam, że no ja już się tak przyzwyczaiłam, że nie będę wymieniała tego portfela, więc zamówiłam sobie następne. Zamówiłam sobie z tej samej marki taki, bardzo mięciutki, bardzo milutki, taki pikowany, dokładnie. Dokładnie ten sam typ, z jednej strony zamykany, z drugiej strony zapinany na zamek i jeszcze jeden zamówiłam na zapas, też jest taki mięciutki, tutaj taki ala wężowa skórka, zapinany dokładnie w ten sam sposób. Ja nie potrzebuję mieć dużego portfela, potrzebuję mieć portfel, który wrzucę do małej torebki. I będzie fajnie wyglądał. Mogę go trzymać w ręce. Nie jest taką małą mini torebką, można być kopertówką, ale też wszystko się w nim zmieści. Przebadany, przesprawdzamy na 10 stronę. Ten pierwszy z tej marki, nie ten, tylko jeszcze poprzedni, który miałam, no to jego miałam dobre 4 albo 5 lat. Miał trochę inny zamek. Świetnie mi się sprawdzał. Jestem już tak przyzwyczajona do tego kształtu portfelików, że po prostu daję wam znać, że poczyniłam kolejne zamówienie. I wiem, że też ostatnim razem, jak nagrywałam taką informację i vloga, że znowu zamówiłam te portfele, to kilka z was właśnie zamówiło je, więc zostawię wam link do tego i do tego na dole w opisie. Zobaczcie sobie, kupowałam u po prostu pewnego pierwszego, lepszego sprzedawcy na Allegro. One około 30 zł kosztują. Nie jest to majątek, a no wydaje mi się, że są super przemyślane. Super przemyślane to otwieranie, teraz wam to mogę pokazać na tym przykładzie. To otwieranie, masa przegródek na karty, tu przegródka, tu przegródka. Tu przegródka.
No i ten zamek, już go otwieram. No i ten zamek tutaj na drobne, tutaj też znowu przegródki, a tutaj coś można wrzucić. Nawet jakiś kluczek, jakieś coś ważnego, czy też jakieś drobne. No po prostu, no wybitnie, wybitnie mi się podoba. Złapaliśmy trochę tulipanów na placu biskupim, trochę to wszystko jest tu zarośnięte. Nie powiem, że nie, no bo zobacz jakie osty. Osty pozarastały i tulipany, jak sądzę, nie były sadzone w tym roku, tylko odbiły z zeszłego. Tak? To co było, to było. Cebulki, wiem, że sadzili je tak, wiecie, żeby wyglądało jak w Holandii. Wybraliśmy się dzisiaj na sesyjkę i jesteśmy na placu biskupim. Miało być dużo tulipanów, są, ale chyba z zeszłego roku. A tutaj co się działo? Polska. O nie, tu jest ambasada rosyjska. Policja stoi i filmuje, jest to zagrożone. Jest, aha. No, dlatego. No i tutaj się działy takie rzeczy, takie ekscesy. Aha. Aha, okej. Okay. By zagrodzone. No tu się pewnie działo. O, mój fotograf, proszę. Wybraliśmy tutaj tą słynną alejkę w Krakowie z różowymi kwiatkami, z drzewkami, ale patrzcie się, co tu się dzieje. Patrzcie się, ile ludzi. Wszystko to robi sobie zdjęcia. Jeden na drugim. No bez sensu. Bez sensu się tu zatrzymać i robić zdjęcia, jak w tle po prostu są wszyscy. To jest niedziela i no przepiękne drzewka, różowe, pianowe, ale niestety. Stulóweczka numer 2. Zdecydowaliśmy się jednak na Park Jordana. Stwierdziliśmy, że nie idziemy tam na te drzewka różowe, a szkoda, bo pięknie. Ale co mi z takiego zdjęcia? Jak wszyscy, wszystkich ludzi będę miała w tle. Więc idziemy. No tutaj też nie jest zbyt mało ludzi. Jest ich nawet, powiedziałabym, sporo. No ale park to park. Może znajdziemy jakieś takie odludne miejsce. Cyrk. Cyrk na Błoniach. Wszyscy sobie spacerują, jeżdżą na rowerkach. Niedziela po prostu. I piękna pogoda do tego. Mają jakieś te? Zwierzęta? Chyba nie. Nic. No i bardzo dobrze. No i bardzo dobrze. Żadnych zwierząt. Jak cyrkują, to niech pokazują cyrk ludzie. Jak sobie wymyślili.
frytki belgijskie, tam jest hummus, lody. I po sesyjce jesteśmy w domu, czas na chillowanko, trochę picia i grill. Świeci słońce, nie można patrzeć. No niestety, ale na polu jest zimno. Na zewnątrz jest na razie zimno, więc no nie będziemy jeść grilla na zewnątrz. Nie będziemy wynosić wszystkiego, bo zbiera się trochę na deszcz. Trochę jest właśnie taki chłodek, więc stwierdziliśmy, że jemy w środku, jemy w kuchni u mojej mamy. No, pierwszy grill dzisiaj. Zabraliśmy za pierwszego grilla wieczorną kosiadówę. Zaczynam dzionek od herbatki. Wszystko ładnie się już powoli zazielenia. Już nie jest smutno. Tylko jest nieco więcej zieleni. Sytuacja przed domem wygląda tak. Została mała kubka gałęzi. Została mała kubka tych zmielonych gałęzi. I dwie kubki drewna, takiego już właśnie pociachanego, rozłupanego, które rozłupał mój mąż. Także trzeba będzie to drewno przetransportować gdzieś do tyłu za dom i je przesuszyć. Pytacie się mnie, co z tymi zmielonymi gałęziami. A to słuchajcie, można je dać na kompost, można je podsypać pod drzewka, można to podsypać pod drzewka, pod tuję. My mamy tam za domem jeszcze tuję posadzone, to pasowałoby podsypać i podsypać pod inne rośliny. No, mamy sporo ogrodu, więc zejdzie, plus moja teściowa też chciała to do podsypywania, też ma dużo ogrodu, więc przyda się. Nie wiem, czy coś takiego można palić, nie mam pojęcia, może jak przeschnie, ale raczej jest to takie mokre, takie wilgotne, to są igły, nie wiem, czy cokolwiek by się, czy jakiś pożytek większy by z tego był, więc to, no a resztę można zutylizować, można oddać do kompostowni. U nas jest kompostownia tam, gdzie wysypisko śmieci, plus można też oddać do pszoka, do takich dużych odpadów, w worki zapakować. Normalnie też ludzie oddają trawy w workach. A dzisiaj przed nami kolejny piękny dzień, kolejny słoneczny dzień. Ja dzisiaj, jak to po prostu początek tygodnia, mam taki wewnętrzny dzień organizacyjny, dzień trochę sprzątania, dzień trochę ogarniania tego, co w tym tygodniu będę miała do zrobienia. Więc tak, wczoraj mieliśmy właśnie grillka, posiedzieliśmy takim wczesnym wieczorem, można powiedzieć, posiedzieliśmy
poczylowaliśmy, porozmawialiśmy, zjedliśmy tą kiełbaskę. Jeszcze ten wieczór nie jest na tyle, ciepły, żeby można było właśnie siedzieć na zewnątrz. Mówię na polu, u nas się mówi na polu, więc zjedliśmy w środku. No taka inauguracja u nas wcześniej nie było grilla, więc taka inauguracja w połowie maja. Jeszcze chciałam powiedzieć kilka słów na temat naszego tego wypadu na sesyjkę. Zdjęcia oczywiście możecie zobaczyć na moim koncie na Instagramie, na Instagramie nazwa Madziow, wiadomo, linka jak coś to też zostawiam wam na dole, możecie zobaczyć. Te sukienki, które robiłam, były z Celbes i później właśnie poszliśmy do Bezogródka. Bardzo chciałam zobaczyć, jak tam jest, co się dzieje, ale full ludzi. No nie ma się czego tutaj. No, można by się było tego spodziewać. Niedziela, dużo ludzi na rowerach, z dzieciakami, z pieskami, także naprawdę dużo ludzi. Tam są food trucki, taka strefa food trucków, strefa chilloutu. Można sobie posiedzieć na leżaczkach, można się czegoś nabić, można coś zjeść. Więc piasek wysypany, palmy, właśnie leżaczki, tak. No taka, mówię, strefa bardziej chilloutu niż żeby skoczyć na obiad, chociaż jak też zgłodniliśmy, więc Piotr zamówił sobie burgera z Parkowa. Przepyszne, próbowałam, jadłam, więc przepyszny burger, taki naprawdę z prawdziwego zdarzenia. I jeszcze mieliśmy frciochy belgijskie, więc to tak się posililiśmy, żeby nie opaść z sił. Także ten Bezogródek, fajna miejscówka, żeby poczylować ze znajomymi, żeby sobie tak trochę też odpocząć, porozmawiać. Myślę, że spoko. Myślę, że tam też wieczorem jest fajnie, porozkładane lampeczki. Spoko to wygląda. Z tych białych guzików nic nie będzie chyba. Zamówiliśmy już nowe. No, padły totalnie. Trzeba będzie je wymienić. Ale to jeść radzi sobie bardzo. Last year we went to the eye. I remember you smile reflecting the light. We didn't care what tomorrow would bring. There was only right now the sun was alive. I can still see you walk down the shore. Holding in all the secrets kept me waiting for the answer.